rozpoczynamy przegląd strojów Premier League. Słuchajcie, jeżeli oglądacie ten film na YouTubie, to oczywiście zapraszam Was na streamy, ponieważ tam robimy tego typu różne rzeczy, ale oczywiście gramy głównie w Sama ATG, prowadzimy karierę i tak dalej. Przypominam, że w sierpniu streamuję od poniedziałku do piątku od godziny 11, we wrześniu prawdopodobnie będziemy zaczynali streamy od godziny 16, tak więc warto followować, nawet jeżeli teraz nie ma streama, wejdź na mojego Twitcha, link masz w opisie, zostaw followa, wtedy miejmy nadzieję, dostaniesz powiadomienie, kiedy zacznę transmisję i dzięki temu będziemy w kontakcie, po prostu. Dziś rozpoczynamy przegląd strojów, który na kanale Koza Stream będzie się pojawiał dzień po dniu. Rozpoczynamy z Premier League. Tutaj koszulek mamy absolutnie jak najwięcej. No i co, będziemy sobie lecieli, słuchajcie, przez te wszystkie zespoły. Jeżeli czegoś nie ma w lidze angielskiej, to myślę, że nie będziemy tego doszukiwać. Chociaż możemy spróbować, zobaczymy. Na razie przejdziemy sobie przez to wszystko, co proponuje nam strona Footy Headlines. Jeżeli chcecie, to jeżeli nie zapomnę, umieszczę Wam ją w opisie, ale prawdopodobnie zapomnę, tak jak się dzieje to co roku, bo ten przegląd, przypominam, jest coroczną imprezą, tak więc po prostu zaraz Wam pokażę nazwę, żebyście mogli sobie wpisać tutaj macie Footy Headlines, po prostu wpisujecie i macie tą stronkę, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No dobra, czat, to co, rozpoczynamy w takim razie. Rozpoczynamy od Arsenalu, jest to alfabetycznie, więc mam nadzieję, że za reklamę Victoria's Secret nie dostanę bana, ale to nie moja wina, że się pojawiła reklama bielizny Twitchu. Dobra, stroje Arsenalu, powiem szczerze, ja na początku nie tak, że mi się nie podobały te koszulki, ale teraz już jak wiem, jak ten strój wygląda w rzeczywistości, to mi siedzi absolutnie, ale na początku nie byłem do końca przekonany, ale muszę powiedzieć, że w rzeczywistości ten strój, który akurat posiadam, no wygląda fantastycznie, słuchajcie, jakby to jest koszulka, która mi osobiście jako fanowi Kanonierów siedzi mega. Uważam, że wygląda dobrze, na zawodnikach wygląda świetnie i szczerze wygląda moim zdaniem lepiej niż zeszłoroczny strój, w którym ja byłem absolutnie zakochany i dla mnie ta koszulka to jest 9 na 10, czat. Dla mnie ta koszulka to jest 9 na 10 albo nawet 10 na 10, bo nie wiem, co mogłoby być tu lepszego. Nie wiem, co mogłoby być tu lepszego. Dla mnie to jest absolutne 10 na 10. I będę starał się oczywiście tutaj obiektywnie w miarę oceniać te stroje. Widzę, że gdybym miał wyciągnąć średnią z czatu, to myślę, że byłoby to pomiędzy 8 a 9, bo widzę, że wszystkim absolutnie się podoba. No i ciekawy jestem Waszej opinii na temat wyjazdowego stroju Arsenalu. To, co istotne, koszulka jest inspirowana Highbury, czyli oczywiście starym stadionem Arsenalu, który teraz przerobiony jest na kompleks, no nie hotelowy, tylko apartamentowy, gdzie można wynająć sobie apartament. No i to jest moje pytanie, jak Wy oceniacie tę koszulkę? Jak Wy oceniacie tę koszulkę? Ja muszę powiedzieć, że ja na początku, jak widziałem ten strój, oceniałem go na 2. Wiem, że to jest bardzo mało popularna opinia, ale mi na początku ten strój nie siedział absolutnie. Po prezentacji, przy wyciekach jakby zupełnie mi się to nie podobało. Po prezentacji na ludziach i przede wszystkim szczerze nie wiedziałem, że są te spodenki. Z tymi spodenkami ten zestaw wygląda dobrze. Z tymi spodenkami ten zestaw naprawdę wygląda dobrze, ale gdybym miał ocenić wcześniej sam render koszulki, który był, to dla mnie to była 2, nie? Na człowieku jest lepiej, ale dla mnie nadal sama koszulka bez spodenek to jest 5 na 10, przyznam szczerze. To jest taki, albo się to kocha, albo się tego nienawidzi, nie? To jest jak ser lazur, albo ci siedzi, albo zupełnie nie. Więc ja jestem raczej w teamie nie. Myślę, że się opatrzy. Na pewno jest fajna, ciekawa ta inspiracja i wszystko. To nie jest tak, że to jest jakiś, wiecie, wymysł Adidasa, że sobie to rzucą bez pomysłu, bez jakiegoś takiego uzasadnienia. Ma to sens, jakby rozumiem, ale do końca nie jest to w moim stylu, mimo wszystko jakby rozumiem ten. Widzę, że czat jest też podzielony, bo czat jest albo, tak jak mówię, albo mega, albo fatalnie, więc tutaj mamy czat naprawdę podzielony. Ja osobiście byłem bardziej fanem tej koszulki wyjazdowej, jakby tej klasyki żółtej, no to był dla mnie absolutny sztos. Kocham tę koszulkę po prostu, więc ja osobiście zdecydowanie bardziej wolałem to, ale no okej, no może być. Dla mnie jest takie, może być, ale nie jestem fanem tak jak większość ludzi, która się tym naprawdę jara. No i też rozumiem część pretensji Arsenalu, kibiców Arsenalu, że
że nie są to koszulki, że są to koszulki białe, nazwijmy to. Siema, alkopoligamista, witam serdecznie. Dobra, tutaj mamy oczywiście nie, to widzieliśmy. I tutaj mamy oczywiście wyciek, to jeszcze nie jest oficjalny strój, aczkolwiek te wycieki zgadzają się już w 100%, więc... Michael, jesteś modem, proszę cię, weź reprezentuj sobą lepszy język, dobra? Słuchajcie, jeżeli chodzi o te koszulki, muszę powiedzieć, że te mi się podobają. Muszę powiedzieć, że te mi się podobają. Niebieski Arsenal to, nie powiem, że to jest klasyka, ale podoba mi się to, Jakby do niebieskich strojów jesteśmy zdecydowanie bardziej przyzwyczajeni. Ja muszę powiedzieć, że są fajne. Co prawda jest taki trochę sprany efekt, ale ja widzę ten strój po raz pierwszy i mi się bardzo podoba. Co prawda, nie będę ukrywał, ja uważam, że tradycyjnie powinno być tak i fajnie by było, gdyby coś takiego było. Fajnie by było, gdyby było coś takiego, że... fajnie by było, gdyby było coś takiego, że złoty kolor jest zarezerwowany tylko dla mistrzów kraju. Ale no to jest niemożliwe, żeby zrobić. Pomocne do... podobne do drugich strojów Juve. No mi się podobają, słuchajcie, mi się podobają. Dla mnie 7 na 10, bo są fajne, nie żeby mi urywały 4 litery, ale są fajne, nie? Ale są fajne. Więc widzę, że czat tutaj także jest w miarę zadowolony, tak więc wydaje mi się, że możemy sobie robić coś takiego jak ocenianie całych kompletów. I mam pytanie teraz, w takim razie te trzy stroje Arsenalu. Jeden mega mocny, drugi kontrowersyjny, trzeci ogólnie bardzo fajny. Jak ocenilibyście cały zestaw, czat? Jak ocenilibyście cały zestaw? Teraz was widać, więc powiedzcie. Ja muszę przyznać, że ja bym dał Arsenalowi 8 na ten sezon. Na ten sezon Arsenal dla mnie by dostał 8 za cały zestaw. Widzę, że tutaj wahamy się pomiędzy 6 a 8. Gdybym miał wyciągnąć 7, chyba mamy tutaj średnią, teraz widzę. Więc widzę, że 7 od was dla kanonierów. Okej. Tak więc tu Arsenal mamy zrobiony. No i teraz czas na stroje Aston Villa. Zobaczmy w takim razie, w czym bujać się będą Debilans. Tylko głupie pytanie zadam. Aston Villa spadła, prawda? Czy nie spadła? Bo się zgubiłem już, przyznam szczerze, w spadkowiczach. Czy Villa została? Nie spadła, prawda? Oczywiście pamiętajmy, nie spadła, dobra, bo musiałem się upewnić, przepraszam. Pamiętajmy, w przypadku Devilans są to stroje kappy, więc są to stroje mega obcisłe. Oczywiście tutaj mamy modelkę, nie modela, więc na niej to wszystko będzie wyglądało inaczej, no bo kobiety są drobniejsze. Ale jakby kappa stawia na takie bardzo obcisłe stroje, co na tym renderze wygląda dziwnie, trzeba przyznać. Ale ja muszę powiedzieć, że mi ta koszulka bardzo się podoba. Mi ta koszulka mega się podoba. Co prawda, bawi mnie, że to jest włoska firma, a to bardzo jest bliskie słowo cazzo, które nie jest zbyt ładne po włosku. Ale muszę powiedzieć, że mi się ta koszulka podoba. Nawet tutaj na tej pani wygląda to bardzo ładnie już. Bo tutaj jest bardzo dziwny ten kształt, ale zobaczcie, tutaj wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Uważam, że to wygląda bardzo dobrze, ale widzę, że większość z was średnio ocenia, słuchajcie. Widzę, że większość z was tak w okolicach 4, może 5. Okej, ciekawe. Zobaczmy, co nas czeka w takim razie na wyjeździe. I tutaj mamy wyciek wyjazdowy. I muszę powiedzieć, że... Co to było? Czekajcie. Bez jaj. Czemu mi się pokazuje reklama taśmy modelującej do biustu? Ja mógłbym się spytać, Google, co ty robisz? Send feedback. Ad was inappropriate. No, mocno inappropriate. Czekajcie, że mi się to nie pokazało znowuż. Co to ma być? No i znowu mi się pokazuje. Dobra, musimy to robić, słuchajcie. Musimy to robić bardzo ostrożnie. Musimy to robić bardzo ostrożnie, czat. Bardzo ostrożnie. Zróbmy jeszcze inaczej, czekajcie. Ja jeszcze zrobię jedną rzecz. Mam nadzieję, że to zadziała. Czekajcie. Spróbujmy. Mam nadzieję, że to przyniesie założony efekt.
Sekunda, czat. Mam nadzieję, że to zadziała. Że uda się oszukać Google'a. Czekajcie. Zadziałało czy nie zadziałało? No nie zadziałało! Dobra, więc muszę bardzo ostrożnie, słuchajcie. Bardzo ostrożnie będę wam to pokazywał w takim razie. Nie mogę scrollować czat. Nie mogę scrollować czat. Muszę być ostrożny. Dobra. Ale to jest niesamowite, ej. To jest niesamowite, że to jest reklama dopuszczona przez Google'a, nie? To jest legitna reklama googlowska. To jest wiecie, to jest taki sam system, z którego korzysta każdy sklep, no nie wiem, nawet ta gierka internetowa, wiecie o co mi chodzi. Dobra, tutaj mamy strój wyjazdowy w takim razie. Tutaj mamy strój wyjazdowy i muszę powiedzieć, że ten strój wygląda słabo przez światło, ale wydaje mi się, że to może być naprawdę banger. Jeżeli nie będzie tu sponsora, jeżeli będzie czarny w te paski, to może być banger, ale widzę, że wam się nie podoba. Widzę, że nie jesteście raczej fanami Aston Villa, okej. Zjeżdżam, słuchajcie, w takim razie, muszę się upewnić, czy na pewno zjeżdżam. Zjeżdżam w takim razie i tu mamy strój, no jestem ciekawy. Bardzo podobny pomysł, 2 na 10 przez światło, zgadzam się, no ale to jest niestety wyciek, z tymi wyciekami tak to będzie wyglądało, słuchajcie. Zaraz zobaczymy na Twitterze Aston Villa, czy są nowe stroje już dodane. Tu jestem bardzo ciekawy. To jest podobny kierunek, który Kappa zaproponowała Neapolowi z 2-3 sezony temu, kiedy Napoli grało w tych strojach Moro. Więc to jest taki, to jest coś, co może się komuś bardzo podobać, a może się komuś bardzo nie podobać. Jakby rozumiem to. Jak krowa, no trochę tak. Trochę tak, no widzę, że Aston Villa nie skradła waszych serc. Rozumiem. Powiedzcie mi czat, jak ocenilibyście koszulki The Villains. Trzy komplety, które widzieliśmy. Oczywiście tutaj opieramy się na wyciekach. Tutaj opieramy się, słuchajcie, na wyciekach. Ale ja jeszcze sprawdzę Twitter, bo może tam będzie Aston. Może tam Aston Villa już zaprezentowała coś nowego. Mamy stroje treningowe, to nas nie interesuje. Dziwne, bo wczoraj były pokazane, wiecie, fixtures, czyli te terminarze. I zwykle tego dnia są pokazywane nowe stroje. No tutaj tego nie ma. Aston Villa. Aston Villa away. Kit. Zdjęcia. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj jest coś. Nie widzę. Dobra. Tak więc słuchajcie, Aston Villa widzę, że poniżej piątki, więc raczej The Villains fanami nie jesteście. Spoko, rozumiem. I ja muszę powiedzieć, że gdybym ja miał wystawić ocenę, dla mnie wyjazd, jeżeli będzie miał te barwy, które widzieliśmy, to jest fajny strój, dom to jest fajny strój, ale ogólnie piątka. Też ja bym dał 5 na 10, szczerze. Ja bym dał 5 na 10. Dobra, zobaczymy w takim razie, co teraz nas czeka. Aston Villa była. Wszędzie będę musiał być ostrożny. To jest masakra jakaś. A wiecie, co jest najgorsze? Tylko ja korzystam z tego komputera. A wyobraźcie sobie, że nie szukałem taśmy modelującej do piersi. Wiem? Dziwne. Słuchajcie, czas na spadkowiczów. Tutaj mamy uwzględnione kluby, które spadły, ale wydaje mi się, że bez problemu moglibyśmy. Wydaje mi się, że bez problemu możemy je sobie. Czekajcie, bo czoło tej pani widać. Wydaje mi się, że bez problemu możemy sobie te stroje ocenić. Więc nie ma tutaj ten klasyka od Bormów, słuchajcie, The Cherries z moim zdaniem bardzo przyzwoitym strojem. Dodane odrobinę takiego polotu do tych normalnych czarno-czerwonych pasów, no ale ogólnie te stroje trzeba będzie oglądać w Championship, więc nie chcę mi się tutaj nad nimi za bardzo skupiać. Zobaczmy, co mamy dalej. Tu możecie zobaczyć strój wyjazdowy, proszę bardzo, w ten sposób wyglądają stroje wyjazdowe The Cherries. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć czat, co sądzicie o nich. Ojeju, sypią się jedynki, dwójki. Troszkę teraz siódemek. Ale widzę, że tutaj ten drugi strój tak samo was nie kupił za bardzo. No i to mamy skończone. No i teraz czas, słuchajcie.
O, pani nie ma, super, super, nie ma pani, więc możemy pozjeżdżać. Czas na Brighton. Przepraszam, tak, Brighton, dobrze mówię. Czas, słuchajcie, na Brighton, czyli nowy zespół między innymi Adama Lallany. No i muszę powiedzieć, że te stroje mi osobiście mega się podobają. Są czyste, fajnie wkomponowany sponsor, bo jakby pasuje kolorystycznie do całej koszulki. Tutaj pytanie, czy ktoś jest fanem kołnierzyka, czy nie, prawda? Ale ja muszę powiedzieć, że no, ja osobiście uważam, że to jest bardzo ładna koszulka. Taka angielska klasyka, nie? Taki angielski klasyk i widzę, że wam ten strój tak samo się podoba. Najlepszy jest kołnierzyk. No i ja na przykład średnio lubię, ale jakby rozumiem, że ten. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo ładny strój. Bardzo ładny strój. Muszę powiedzieć, że mi się to osobiście bardzo podoba. Za kołnierzyk ktoś daje minus 2, czyli 5, czyli ogólnie dałby 7, więc widzę, że większość z was jest całkiem zadowolona z tych strojów. Mi również się podobają. I Brightonu nie zobaczyliśmy strojów wyjazdowych, bo ich teoretycznie nie ma, ale ja szybko szukam, słuchajcie. Brighton. Kit. Już szukam, słuchajcie, stroju wyjazdowego Brighton. Home kit. Bo tutaj może być ładny ten strój wyjazdowy, ale jeszcze nie wyciekł. Ale jeszcze nie wyciekł, słuchajcie. Bardzo ciekawe, bo zwykle o tej porze te stroje już są powyciekane, no bo przecież już za naprawdę niedługo startuje liga, więc ciekawe jest to, bardzo jest to ciekawe, że Brighton jeszcze nic się tutaj nie... Że jeszcze nic z Brighton nie wyciekło. To jest naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa. W zeszłym roku ten strój był czarny, więc nawet gdyby poszli w ten sam krój, ale w czarny strój, to by było fajne moim zdaniem. To by było naprawdę, naprawdę fajne. Okej, okay, tak więc po Brighton przychodzi czas na Burnley. Ja tylko patrzę, czy jest pani, która nas straszy swoim wiszącym biustem. Niestety jest, tak więc musimy to zrobić znowuż ostrożnie. Najpierw w takim razie pokażę wam koszulkę na wieszaku, która wygląda w ten sposób. No i pytanie, czy tutaj się, to jest klasyka, mi się strasznie nie podoba ten sponsor, bo jest mega duży czad, jakby to mi się mega nie podoba, kolory wszystko mi siedzą, ale ten sponsor jest po prostu tak wielki, że no nie, to zupełnie nie jest, to zupełnie nie jest dla mnie. Sama koszulka tu, jak możecie zauważyć, wygląda w ten sposób na renderze. Oto i ona. Tak jak mówię, nudy, za duży sponsor, znaczy nudy, klasyka i mi się to nie nudzi, gdyby nie ten sponsor gigantyczny, no. Ten sponsor to już jest przesada, jeżeli chodzi o rozmiar. Gdyby to było troszkę mniejsze, cokolwiek, ale tak zupełnie mi to nie siedzi. Ja rozumiem jakby, że są wymagania i ten, ale jakby estetycznie możemy ocenić, że sponsor jest stanowczo za duży i widzę, że wy także tak to oceniacie. I niestety nie mamy wyjazdowego Burnley i nie będziemy go szukali na razie. Może kiedyś będziemy sobie jeszcze to przeglądali. Na razie patrzymy sobie na to, jak to wygląda w ten sposób. No i teraz, słuchajcie, czas na jedną z moim zdaniem bardziej kontrowersyjnych koszulek. Koszulka wyjazdowa Brighton jest na ich sklepie? To czekajcie, zobaczmy szybko. Zobaczmy szybko, Brighton FC Shop. Ale to by było bardzo dziwne, gdyby... Byłoby mega dziwne. New. I co my tutaj mamy? Maseczki, czapeczki, super, ale mnie interesują koszuleczki. Mamy third kit. Ale trzeci, nie ma wyjazdowej. To jest trzeci strój z ten. To, co tutaj jest na tej stronie, to jest trzeci strój albo strój dla bramkarzy. Jeszcze nie zrobili premiery, ale domowy strój jak najbardziej na tak, słuchajcie. Domowy strój jak najbardziej na tak. Dobra, no i teraz czas na koszulki jednego z popularniejszych klubów w Polsce, jeśli chodzi o Premier League, czyli oczywiście The Blues. No jestem bardzo ciekawy, co sądzicie o tej koszulce. Oczywiście memiczna trójeczka, bo od czasu, kiedy zaczęli nosić te koszulki, to zaczęli dostawać trzy w plecak. Ja muszę powiedzieć, że koszulkę tę widziałem z bliska. Bardzo ładny jest na niej wzorek. Tutaj nie do końca to widać, ale są takie strzałeczki jakby. I to dodaje tej koszulce takiego charakteru. Ona nie jest taka płasko-niebieska, jak tutaj na zdjęciu. Czekajcie, ja zobaczę, czy jest jeszcze jakieś inne, fajniejsze zdjęcie. Bo ona naprawdę dużo lepiej wygląda.
Ona naprawdę dużo lepiej. O, tutaj widać to, co jest. Tutaj widać to, że to nie jest płaski niebieski, tylko mam nadzieję, że na streamie także to widzicie, że tutaj są takie kreseczki. Dzięki temu jest zdecydowanie lepiej ta koszulka wygląda, ale przez sponsora widzę, że większość z was chyba by oddała głos na 3. Okej, rozumiem. Ja osobiście muszę przyznać, że bez sponsora rzeczywiście byłaby to piękna koszulka. Sponsor tak o trójkę zaniża, więc ja bym dał 5, bo dla mnie to by była 8. Mi się ta koszulka podoba, no tak jak mówię, gdyby nie ta trójka, ale to tak odejmijmy to 3 i dla mnie to będzie 5. No dobra, zobaczmy w takim razie dalsze stroje Chelsea, no bo oczywiście to jest klub, w którym Nike niezwykle dużo inwestuje i nie ma co się dziwić. No bo to jest wielki klub w tym sezonie jeszcze z wielkimi nazwiskami nowymi, więc tutaj stroje będą dopracowane, tak jak jest to w przypadku stroju wyjazdowego. Ja osobiście przyznam szczerze, nie lubię, kiedy stroje są kolorystycznie tak podobne, chociaż jakby jest to dużo jaśniejsze, to jakby ja wolę inny ten. Ktoś pisze, że piżama, mi ta koszulka się podoba. Znowuż problemem jest ta trójka. 9-3, 6. Mi się ta koszulka podoba, ja bym znowu dał 5, bo dla mnie to jest znowuż solidna 8. Mi się znowuż ta koszulka podoba, czat. Znowuż ja jestem jakby fanem tej koszulki Chelsea. Ta trójka tylko przeszkadza. Gdyby nie trójka, to fajnie. No więc widzę, że tutaj duże zarzuty co do sponsora są. No i rozumiem to. Tutaj mamy ją na modelu. Fajnie. No mi się podoba. Naprawdę mi się podoba i jest naprawdę spoko. Zobaczmy, czy mamy już dostępne trzecie stroje Chelsea. O, wpysk. Dobra, czat, zanim to zobaczycie, bo czuję, że tutaj będzie burza, powiedzcie mi, czy widzieliście trzecie stroje Chelsea już, czy nie? Czy widzieliście trzecie stroje Chelsea, czy nie? Dobra, widzę, że większość z was nie widziała, okej. To jestem ciekawy waszej reakcji, czat. Trzecie stroje Crystal Chelsea wyglądają w ten sposób. Ja ich nie widziałem też, słuchajcie. Ja ich też nie widziałem. Jeez. Zobaczcie na to. Znaczy ja rozumiem, że to jest krok w lata 90. i tak dalej. Ale gdyby ta koszulka wyglądała tak jak ta, do której ma nawiązywać, spoko. Gdyby ona miała nawiązywać do tej, to by był topowy strój. Ale co to jest za dobór kolorów? Co to jest za to jest sztos. Gdyby to szło w tym kierunku, super. Dałbym 10, naprawdę, ale to? Dla mnie jeden, nie? Dla mnie naprawdę jeden. No to jest Crystal Palace, po prostu. To jest Crystal Palace. Dobra, ale poznaliśmy 3 modele strojów Chelsea. Ciekawy jestem, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Tak więc czas teraz na wasze ocenienie zestawu 3 koszulek Chelsea. Dla mnie pierwszy strój, drugi strój klasa. Już pomijając sponsora, klasa. Ale ten ostatni? Oj, widzę, że tutaj wielu z was jest naprawdę zniesmaczonych tym, co zobaczyło. I słuchajcie, no i w takim razie z Crystal Palace lecimy od razu do Crystal Palace. Jeez. Tak wyglądają, słuchajcie, stroje Chelsea, Crystal Palace, no nie wiem, jakby już nie widzę różnicy. Nie, ale tak zupełnie przy ten. Tak zupełnie na poważnie w ten sposób wyglądają stroje Crystal Palace. Puma, tak więc mamy tutaj ostre wcięcie. Ale na przykład na Christianie Benteke myślę, że to będzie mocno zależało od danego zawodnika, jak widzicie, bo Benteke ma mało wciętą koszulkę. O Boże, jak on się nazywa? To jest Amaui jakiś? Nie? Czy Ayu? No nieważne. Na nim ta koszulka jest... Ayu, nie? Ayu. Na nim ta koszulka jest wcięta mocno, a tutaj na... Nie wiem, kto to jest. Ta koszulka w ogóle wygląda mega dziwnie. Ale mamy wszystkie 3 stroje, tak? Strój domowy, strój zakładam wyjazdowy i trzeci. Mi się osobiście te stroje mega nie podobają. Jeszcze... to jest Cahill? Jeez, nie poznałbym go w życiu na tym zdjęciu. No mi się osobiście te stroje mega nie podobają. No jakby... Sponsor nie pasuje zupełnie i...
i ten, no to tak widzę, że kolega to tak się nie oszczędzał na tym, na wakacjach. Tak widzę, że podczas kwarantanny Uber Eatsik był zamawiany nieraz. No nie podobają mi się te stroje. No nie podobają mi się te stroje fest, nie będę was oszukiwał. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Cały strój, ja oceniam, słuchajcie, bo tutaj mam już cały zestaw, więc ciekawy jestem, jak wy oceniacie cały zestaw. Dla mnie 3. Dla mnie 3. Czarne jeszcze ratują trochę sprawę, tak jak ktoś pisze. Ale poza tym naprawdę widzę, że tutaj czat pomiędzy 4 a 6 waga się ocena. U nich nigdy nie było spoko, to prawda, że zwykle te stroje u nich wyglądają nie najlepiej. Okej. Okay. Teraz czas na zespół, który ma zwykle bardzo ładne koszulki. Mamy ich dwa komplety, okej, czyli nie mamy trzeciego. Trzeci możliwe, że będzie znowu zielony. Czas przenieść się, słuchajcie, do Liverpoolu. Czas przenieść się do Liverpoolu, ponieważ będziemy teraz przeglądali stroje Evertonu. Bardzo ciekawe, bo zauważyłem, że firma Hummel, znana ze świata piłki ręcznej głównie, bo chyba ten świat jest przez nich zdominowany. To wydaje mi się, że to jest duńska marka, prawda? Tak mi się wydaje. Bardzo mocno wchodzi ostatnio w piłkę nożną i zaczyna brać takie zespoły nie najgorsze, bym powiedział. Więc muszę powiedzieć, że ciekawie, no bo tak samo jak Macron. Działa mikrofon już? Powiedzcie, czy działa mikrofon? Jest mikrofon, czy nie ma? Jest już? Czasami mi się, ostatnio zaczął mi się trochę odłączać hub USB, nie wiem czemu, a mikrofon mam pod hubem, więc dlatego ten, jest już okej, prawda? Jest już okej, dobra. Więc ciekawy jestem, no bo firma Hummel wjeżdża teraz w te większe kluby. Szanuję, kolejny po Macronie ciekawy sponsor. Więc tak, no mamy znowuż też firmę Kazo, która była u Aston Villa. Ładne koszulki. Tutaj mamy naprawdę klasykę. Fajnie to wygląda, słuchajcie. Dobrze wygląda to na zawodniku, moim zdaniem. Bardzo fajny, mocny, niebieski. Czego chcieć więcej? Naprawdę muszę powiedzieć, że klasyka. Tutaj widzę spore, wysokie oceny. Dobrze wkomponowany sponsor. Więc tutaj Hummel na plus. A ciekaw jestem waszej oceny drugiego stroju. Bo tu, no muszę powiedzieć, że ja osobiście naprawdę... Znowuż pani nam jechała. Ja muszę powiedzieć, że osobiście mi się te stroje podobają. Ja muszę powiedzieć, że mi ten strój się podoba. Do tego niebieskie spodenki. Czyli mamy fajny kontrast. Mi to siedzi, naprawdę. W zeszłym roku trzeci... Arka Gdynia. W zeszłym roku trzeci strój był chyba zielony. Nie wiem, jak to będzie w tym roku, ale ja muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. I ciekaw jestem waszej opinii, słuchajcie. Jak podsumujecie strój domowy i wyjazdowy? Dla mnie 7, 8 bardzo solidnie. Bardzo solidnie, słuchajcie, więc czekam teraz na wasze podsumowania. Jak wy uważacie? Myślę, że tutaj będzie pozytywnie. Tak jest. Widzę, że u was także jak najbardziej na plus. Ok, tak więc to mamy. I teraz czas na Leeds United. Tylko, że z tego co widzę, mamy tutaj stroje tylko wyjazdowe. Czekajcie, bo stroje domowe ja widziałem na Twitterze już na pewno. Już widziałem na pewno, więc czekajcie. Więc wejdźmy sobie na ich sklep, bo tam to będzie wszystko i nie będzie problemu. Leeds United zmieniło sponsora i nie są już z... Leeds United zmieniło sponsora i nie są już z kapą, jak było to do tej pory. Mi te stroje Leeds naprawdę się podobały. Mi te stroje Leeds naprawdę, naprawdę się podobały. Tutaj przenosimy się, słuchajcie, na stronę zespołu. No i to jest strój domowy. Ja muszę powiedzieć, że mi ten strój absolutnie się nie podoba. Mi ten strój absolutnie się nie podoba, bo powiem wam, czemu mi się ten strój nie podoba. Musicie mi dać dosłownie tylko sekundkę i wam już tłumaczę.
Mi ten strój dlatego się nie podoba, czas, ponieważ tu na przykład mam koszulkę tango sprzed 2-3 lat. Często ją miałem na odcinkach, teraz dużo w niej gram w piłkę. To jest identyczna koszulka sprzed paru sezonów, tylko ma dodane zamiast tango jest tu wrzucone ten Leeds United, Adidas. No mi się to mega nie podoba. Mi się nie podoba mega, bo to jest jakby niczym się nie różni od tej koszulki, która jest zrobiona, wiecie, na jakiś turniej czy coś takiego, nie? Więc dlatego ja nie jestem fanem tego stroju, bo dla mnie to jest takie jakby... Taki strój można sobie zrobić w 5 minut w, na przykład w Zgodę FC, najlepszym sklepie piłkarskim w Polsce, z hasłem Koza Sport macie 10% zniżki, gorąco polecam. Dlatego mi się nie podoba ta koszulka, bo jakby to wygląda jak koszulka jakiegoś zespołu zrobiona po prostu, a nie klubowa. Taka zrobiona na odwal, uważam, no jak na wielki klub piłkarski, jakim jest Leeds. Słuchajcie, pamiętajcie, to jest strój, w którym oni zagrają po raz pierwszy po powrocie do Premier League. To nie jest takie pitu-pitu, nie? Więc ja strasznie żałuję, że nie ma kapy, bo kappa jest ten, bo kappa naprawdę te stroje robiła spoko. Czekajcie, muszę ją odwiesić, bo ona jest mokra, a tu jest gorąco i mi zaraz zacznie dawać tu wilgoczą strasznie. Więc dlatego ja nie jestem fanem tego stroju, plus bardzo mi się nie podoba sponsor. Plus mi osobiście bardzo nie podoba się sponsor, ale... chcę wam teraz pokazać coś innego, co bardzo mi się podoba w Leeds, a mianowicie jest tutaj wyciek drugiego stroju. Czekajcie, zobaczmy, czy tutaj nam żadna pani nie zagrozi. Nie, jest pani, Jezus Maria. Dobra, więc muszę bardzo ostrożnie wam to pokazać znowuż, dobra. Ale mamy, słuchajcie, wyciek drugiego stroju. I drugi strój, muszę powiedzieć, że naprawdę przyzwoicie się prezentuje. Zobaczcie, druga koszulka Leeds United. Muszę powiedzieć, że... Tylko problem, pamiętajcie, że tutaj wjedzie sponsor, nie? Tutaj wjedzie sponsor, nie? Więc to jest... więc to jest problem. Ale koszulka, jeśli chodzi o kolor, jest naprawdę fajna. To nie Inter, bo to jest zielony, zobaczcie. To nie, w życiu Inter. Bo zobaczcie, to jest nawiązanie... to jest nawiązanie do tych strojów. Tu możecie to zobaczyć. Więc to jest zieleń. To nie jest niebieski, to jest zieleń. To jest zupełnie jakby inny ten. Mi się podoba. Tutaj widzicie, jak wyglądał wyciek koszulki. No muszę powiedzieć, że mi naprawdę te stroje siedzą, poza jedną rzeczą. Ja osobiście, co wyjdzie przy kolejnych strojach, bardzo nie lubię tego fasonu od Adidasa z tym kołnierzem. To jest coś, co mi się... nie podoba. Ten fason Adidasa z tym kołnierzem mi osobiście nie siedzi, co będę mówił przy innych strojach, ale ogólnie, jeżeli chodzi o kolorystykę, topowa. Dobra, więc słuchajcie, poznaliśmy stroje domowe i wyjazdowe, no jeszcze nieoficjalne wyjazdowe, ale na 99% tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o Leeds United. Ciekaw jestem, jaka jest wasza opinia. Jak oceniacie obydwa stroje? Dla mnie przez ten domowy 5, bo ten wyjazdowy wyciąga naprawdę mocno. Ten wyjazdowy wyciąga naprawdę mocno. Widzę, że tutaj oceny wahają się właśnie tak w okolicach piątki. Więc okej, okay, dobra. Czekajcie, najpierw jak wam to pokazać. Okej, okay, tu mamy to i mamy wyjazd Leicester. I czy mamy trzeci Leicester? Nie mamy trzeciego Leicester. Dobra. Więc widzę, że tak okolice piątki, czasami troszkę wyżej, czasami troszkę niżej, ale gdyby uśredniać, to piątka chyba też według was. Okej, słuchajcie. Mamy teraz Leicester City, zespół Adidasa. Stop. Tutaj. Zespół Adidasa jest na niebiesko, jak zwykle ubrany. Mamy też strój bramkarza. Możecie zobaczyć, jak wygląda bramkarz. Muszę powiedzieć, że bramkarski mi się... bardziej podoba nawet. Tutaj mamy klasykę niebieską, tylko że tutaj znowuż mi nie podoba się ten fason. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dziwnie moim zdaniem te koszulki mega leżą. Bardzo dziwnie. Tutaj możecie zobaczyć jakby render w całej okazałości, a tu możecie zobaczyć
jak ta koszulka leży na człowieku. Mi to dziwnie wygląda. No nie wiem, jakby przez to, że ta kreska jest tutaj, obręcz barkowa wygląda mega dziwnie. Tak jak było to w strojach Liverpoolu. Nie wiem, czy w tym, czy w poprzednim roku New Balance'a. No mi się to nie podoba strasznie. Jeżeli chodzi o ten fason. I to jest fason stokowy. Dużo zespołów Adidasa to ma. Czy będzie w końcu King Power, czy ten... Nie wiem jaki będzie sponsor tutaj. Nie wiem. Nie ma tragedii, nie, to broń Boże nie ma tragedii. A, i muszę powiedzieć, że Adidas, nie wiem co odwalił, ale strasznie dziwne jest to wykończenie tutaj. Bo to jest bardzo szeroki... to w ogóle miałem wam powiedzieć. To jest bardzo szeroki kawałek gumy. Znaczy, no taki otwarty... Wydaje mi się, że to jest jakieś... No rozciągliwe to jest. Ale powiem, jeżeli ma się trochę szerszą rękę, tak jak ja mam, no jakby, no szerszą, nie? Tutaj. Nie chodzi o to, że silny jestem, nie o to chodzi. Ale wiecie, jak się ma trochę szerszą rękę, jak się nie jest takim mega chudym, to to jest mega niewygodne w moim odczuciu. Nie wyobrażam sobie, wiecie, Saada Kolasinacza i kogoś w czymś takim. Oczywiście oni mają robione dla siebie te koszulki, ale to jest dziwne. To jest, wolę zdecydowanie zwykłe, miękkie rękawki, nazwijmy to. Jakby Adama Traore, przecież oni, oj, to będzie ciekawe, bo przecież z tego, co mi się wydaje, wilki mają Adidasa. Więc jeżeli Adama Traore będzie musiał pomykać w tym szerokim pasku, jeżeli Adama Traore będzie musiał pomykać w tym, no to nie zazdroszczę, słuchajcie. Zobaczymy. Przechodzimy teraz do Leicester City wyjazdowego. Prosto, schludnie. Fajniejszy by był jeszcze ten dodatek złoty tu, ale dla mnie w ogóle najfajniejsze by było, gdyby wszystko było tu niebieskie. Ale ładne. Ogólnie ładne. Proste, ładne. Przyjemne. I tu jak możecie zobaczyć, to nie jest biel, tylko ona tu jest pociągnięta jeszcze takim szarym. Dopiero to widać na tym zbliżeniu. Więc tutaj to widać, więc jeszcze większy plus. I co ciekawe, patrzcie, że te rendery się różnią, więc nie wiemy jak to będzie wyglądało oficjalnie, bo tutaj render jest złoty, a tutaj render jest niebieski. Tu jest znowu złoty. Więc pyta, a tu jest znowuż niebieski. Więc ciekawy jestem, który wejdzie. Dla mnie niebieski dużo fajniejszy. Dla mnie niebieski dużo fajniejszy. Ale nieważne, czy złoty, czy niebieski, jak ocenilibyście ten zestaw, czap? Teraz czas się wypowiedzieć. Dla mnie jest to mocne 7 tak naprawdę. Pomiędzy 7 a 8. Ja jeszcze chcę zobaczyć... Leicester City's Shop, sobie szybko wpiszemy, czy mają może już trzecie koszulki na sklepie, bo to zawsze sklep jest najlepszym wyznacznikiem. Koszulki bramkarskie, Shop by Player, nie, Away Kit. Nie ma nawet Away Kita jeszcze. Tu możecie zobaczyć tylko stroje, można zobaczyć jeszcze strój Schmeichela. To wam pokażę, jednak bramkarz tam jest istotny, więc tu możecie zobaczyć stroje bramkarzy na przyszły sezon. Bardzo ładne, muszę powiedzieć, koszulki. Ja osobiście nie jestem fanem tych zestawień z Adidasa z tymi kołnierzykami. Dla mnie to... No nie podoba mi się to, ale ogólnie myślę, że to będzie miało sporo fanów. Szczególnie ten zestaw. Myślę, że to będzie miało sporo fanów. Dobra, tak więc słuchajcie. Leicester City jest zakończone. No i teraz czas na nowe koszulki Liverpoolu, które wszyscy już doskonale znamy i widzieliśmy. I dla mnie ta koszulka Liverpoolu, którą widzicie tutaj, jest na równi z koszulką Arsenalu. Dla mnie dziewiąteczka, dziesiąteczka, piękne, top, absolutny top. Jeszcze to zielone wykończenie daje tutaj tyle, absolutny top, słuchajcie, naprawdę. Ja jestem ogromnym fanem tych koszulek. Piękna sprawa. Jeszcze Nike w ogóle, oczywiście wiemy, że jakby przesunęło troszeczkę swoją umowę z... przesunęło jeszcze troszkę swoją umowę z Liverpoolem. Liverpool świętował w koszulkach New Balance'a. Mądry ruch marketingowy. I to, co muszę powiedzieć, mi w tym roku na koszulkach Nike mega podoba się jedna rzecz. Już wam pokazuję jaka. Tylko muszę tu zjechać, a tu oczywiście panie na nas czekają. Na tym renderze to będzie dobrze widać, że tutaj ten... O Boże, nie wiem czy to jest wapor, czy jak się ten strój nazywa.
ma takie super odprowadzenia i to tworzy taką, jakby te wszystkie siateczki tworzą taki efekt jakby mienienia się troszeczkę. Widzicie tutaj. To jest mega wygląda w rzeczywistości. Naprawdę muszę powiedzieć, że to jest... Tylko, że to będzie oczywiście na tym najdroższym modelu koszulki, prawda? To nie będzie na tych koszulkach stadionowych. To jest na tych najdroższych, więc które kosztują naprawdę duży pieniądz. Ale muszę powiedzieć, że no to dla mnie jest absolutny top. No to wygląda genialnie, bo tutaj widzicie ten tańszy zestaw, no i ta koszulka już nie ma tej formy i tak dalej, ale na tych najdroższych top, absolutny. Dla mnie dyszka osobiście, dla mnie dyszka za ten strój domowy. A teraz czas na strój wyjazdowy, który już został oficjalnie zaprezentowany. Tu możecie zobaczyć go na modelu. Za to zielone minus 3, ale to zielone jest przecież w herbie Liverpoolu. Nie. Dla mnie, jakby ja się zgadzam z tą zieloną, ona jest w pełni uzasadniona, mi się mega podoba. No i to jest strój, który myślę, że dzieli wielu fanów. To jest strój, który myślę, że dzieli wielu fanów. Czy mam dziewczynę? Nie mam dziewczyny. To jest strój, który myślę, że dzieli wielu fanów. Mi osobiście, im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mi się podoba. Ale wiem, że są ludzie, którym może się w ogóle nie podobać, nie? Wiem, że są ludzie, którym ten strój w ogóle może nie siedzieć, nie? Właśnie dla kogoś jest meg, dla kogoś jest 10, no to jest znowuż tego typu koszulka. A powiem szczerze, tylko jak widzę render spodenek do tego, to tak średnio bym powiedział, jak to będzie wyglądało w komplecie. No ale zobaczymy, bo te rendery bardzo często są mylące. Zresztą tutaj możemy zobaczyć, że to wygląda dużo lepiej już na oficjalnej prezentacji. Patrzcie, na oficjalnej prezentacji to wygląda już dużo lepiej. Tu możecie zobaczyć na niej i na Jonesie, to jest chyba Curtis Jones, tak? Że te spodenki już wyglądają zdecydowanie lepiej. Więc to wygląda zdecydowanie lepiej już. Więc naprawdę ten zestaw mi osobiście też siedzi całkiem nieźle. Nie tak jak domowy, ale naprawdę... Shit. Widzieliście trzecie stroje? Czat, kto widział już trzecie stroje? Yo. Dobra, widzę, że większość z was też jeszcze ich nie widziała. Ja zobaczyłem go dopiero po raz pierwszy. Tak prezentują się trzecie stroje Liverpoolu. Powiem szczerze, jakby strasznie żałuję, że... Bo jak założę na film czy coś, to co innego, nie? Ale jakby dla siebie nie biorę nigdy koszulek klubów angielskich, bo dla mnie jakby się liczy jeden klub angielski, to, że czasami, nie wiem, założę City czy coś, na przykład dla materiału, dla Zgody FC, to jakby jest inna sprawa. Ale gdyby... Powiem szczerze, że pokusa strojów Liverpoolu w tym roku jest mocna. No powiem szczerze, że... Lepsze niż Arsenal. Dla mnie lepsze niż Arsenal. Widzę, że nie wszystkim się podobają, ale mi osobiście ten strój... Oj. Dla mnie dyszka. Dla mnie... Może nie 3 razy 10, ale z 28 za te 3 stroje bym dał. Na 30. Zaraz będziemy patrzyli na Ajax. Spokojnie, zaraz będziemy patrzyli na Ajax. Taktyk, luz. No muszę powiedzieć, że dla mnie top. Dla mnie absolutny top. Tu możecie jeszcze sobie, wiecie, prześledzić szczegóły i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie top. Słuchajcie, powiedzcie proszę, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest tańsza wersja tutaj, bo jest płaski materiał, czyli tu jeszcze by pewnie wszedł ten wapor. Dobra, powiedzcie proszę teraz, jak w takim razie oceniacie trzy komplety? Ja mówię, dla mnie jak na razie najlepsze stroje w Premier League, ale teraz wjeżdżają naprawdę duzi gracze, bo będziemy mieli Manchester City, a potem Manchester United, który no wysoko będę oceniał. Ja już nie będę ukrywał, bo stroje mi się mega podobają. Dobra, rozpoczynamy od strojów najnudniejszych Manchesteru City. Widzę, że wam Liverpool siedzi także mega. Stroje najnudniejsze Manchesteru City. Mówię najnudniejsze, bo ten strój znamy już doskonale, bo go widzieliśmy na boiskach Champions League, więc jakby tutaj za bardzo nie ma co oceniać. Wiemy, jak to wygląda na piłkarzach. Wygląda moim zdaniem fajnie, aczkolwiek ja zdecydowanie bardziej wolałem płaski kolor, bez tych pęknięć. Jaka jest wasza ocena na stroju Manchesteru City? Powiedzcie mi proszę, czat.
jak to waszym zdaniem się prezentuje. Widzę, że wysoko, widzę, że powyżej siódemki tutaj wszyscy są. Widzę, że powyżej siódemki, okej, szanuję. Szanuję, mi też, tak jak mówię, fajny, prosty strój, ale ja zdecydowanie bardziej wolę wolę płaski kolor, ale do tego nie mogę się przyczepić. Ja bym dał, myślę, szóstkę, bo nie jaram się jakoś mega, ale na pewno strój fajny. Rozumiem, że komuś bardziej mogą się te stroje zdecydowanie podobać. Dobra, tak więc słuchajcie, te stroje mamy ocenione. No i teraz strój, który, no muszę powiedzieć, że no klasa, klasa, czyli oczywiście drugie stroje Manchesteru City. Tego jeszcze na boisku chyba nie widzieliśmy, prawda? A chętnie już bym to zobaczył. No to wygląda dobrze, nie? To wygląda dobrze, taki miedziany kolor. W dodatku, z tego co wiem, w tym roku Puma stawia na koszulki nawiązujące do architektury miasta. To są jakby te koszulki mają nawiązywać do architektury miasta, więc jakby nie wiem, czy to jest jakaś katedra w Manchesterze, czy coś takiego, ale na pewno koszulki Milanu, do których przejdziemy potem, są wzorowane na Duomo. No tutaj na pewno, no widzicie, nawet mamy te elementy, nie wiem co to jest, czy to jest jakiś most, czy to jest jakaś katedra, ale jak gdyby landmarki są odzwierciedlone w tych strojach. Tu możecie to zobaczyć i mi ten strój też z tym miedzianym, bardzo rzadko spotykanym kolorem mega się podoba. Dla mnie dziewiąteczka po raz kolejny. Znaczy po raz kolejny, no bo oczywiście niedawno mieliśmy Liverpool. I tu strój mega kontrowersyjny. Jestem bardzo, 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 bardzo ciekawy waszej opinii na temat trzeciego kompletu. Ponieważ trzeci komplet wygląda w ten sposób. Jestem naprawdę mega ciekawy, co o tym sądzicie, czat. Bo ja muszę powiedzieć, że no kurczę, nie wiem. Naprawdę, naprawdę nie wiem, co mam o tych strojach myśleć. Bo z jednej strony piżama i tak dalej, rozumiem, ale z drugiej wzór z papieru toaletowego, ale z drugiej, kiedy na to patrzę, im dłużej na to patrzę, jak biologia. Nie wiem, no coś ten strój w sobie ma, muszę przyznać. Coś ten strój w sobie ma. Na pewno mi się podoba to, że ma mało plastiku, nazwijmy to, bo na przykład mi osobiście średnio siedziały, znaczy teoretycznie fajne były te stroje Manchesteru City, te takie jakby z tymi pasami żółto-czarnymi, ale dla mnie tam było za dużo nadruków. Tu to wygląda nawet no tak lekko, tak fajnie, no nie wiem co mam powiedzieć. Nie wiem co mam powiedzieć o tych strojach. Więc nie mogę dać mniej niż 5, ale więcej, ja bym dał 6, bo coś, w moim odczuciu coś w sobie mają te koszulki. W moim odczuciu te koszulki coś w sobie mają. Dobra, tak więc słuchajcie, powiedzcie co o nich sądzicie. Ja w międzyczasie bardzo dziękuję za bitsy, tylko one w ocenach się gdzieś zgubiły, czekajcie. O Jezus, gdzieś tu były bitsy, gdzie one były? O. W City popularne są mozaiki, dlatego. Okej, no rozumiem. No to jest na podstawie jakiegoś znanego budynku na pewno. Dobra, więc wielkie dzięki za bitsy jeszcze raz, Piotrek. Doceniam bardzo mocno. Dobra, tak więc słuchajcie, my teraz oceniamy trzy stroje. Trzy stroje Manchesteru City i powiedzcie co sądzicie. Dla mnie za całokształt 7 na 10, bo ten drugi strój wyciąga wszystko mega mocno. Ten drugi strój wyciąga wszystko mega, mega mocno. Okej, okay, teraz czas na Manchester United. Dobra, tych strojów, te stroje mogliśmy już podziwiać na boisku, czy jeszcze nie? Tutaj pytanie do fanów Czerwonych Diabłów. Bo nie wiem, czy te stroje były w Lidze Europy już, czy ich nie było. Więc to jest moje pytanie. Pytanie do was. Były w Lidze Europy. Okej, okay. Tak więc słuchajcie, strój domowy dla mnie 10 albo 9. Tak samo wysoko jak Arsenal, tak samo wysoko jak Liverpool. Mi osobiście te stroje podobają się niebywale. Bo cały czas wiecie, jest oczywiście czerwień,
ale mi ten gradient taki z tych nitek tu, no mi się podoba to niesamowicie, bo to wszystko są wiecie, oparte na barwach Manchesteru rzeczy. Jakby fajna klasyka, ale z takim nowym twistem, nie? Mi osobiście się to mega podoba. Jakby mi to siedzi absolutnie na poziomie domowego Liverpoolu, na poziomie domowego Arsenalu. Więc tak jak mówię. Tu natomiast mamy strój wyjazdowy, który mi tak samo mega się podoba. Jakby żałuję, że nie lubię Manchesteru United, no bo kurczę, koszulka jest topowa. I tutaj mam jeszcze bramkarza. Żałuję, że nie lubię United. No naprawdę, w takich sytuacji żałuję, bo ten strój, znowuż bardzo dopracowana tkanina, która nie jest płaska, tylko ma takie, no jakaś taka, jak skóra węża, trochę jak łuska, tutaj to widać. Mi ten strój znowuż się mega podoba. Jakby staram się te koszulki, jak widzicie, oceniać obiektywnie i mimo mojej niechęci do klubu jako klubu, to koszulka jest fenomenalna. No i ciekawy jestem tutaj waszego zdania, jeżeli chodzi o stroje trzecie. Bo to jest mega kontrowersyjny strój, uważam. I raczej wydaje się, że tak to będzie wyglądało, słuchajcie. I to wydaje mi się, że znowuż jest coś, co... wydaje mi się, że to jest znowuż coś, co komuś będzie albo się działo, albo nie. No tutaj tak bardzo, bardzo taki... Mam wrażenie, że streetwearowy vibe wjechał. Myślę, że to będzie najlepiej sprzedająca się koszulka United. Ale mi się osobiście nie podoba. Ale mocno, czuć mocne streetwearowe nawiązania, nie? Mi się nie podoba jednak ta koszulka. Ja nie będę oszukiwał was, że mi to nie siedzi. Więc pierwszy, drugi strój, gdyby były tylko, dla mnie by było 9 na 10. Tak daje 7 na 10 Manchesterowi United, w moim odczuciu. A jakie są wasze oceny? Piszcie mi proszę, co sądzicie? Super. Dobra. Więc piszcie, co sądzicie. Widzę, że raczej pozytywnie. No nie ma co się dziwić, te pierwsze dwa stroje ciągną wysoko tę cenę. Bardzo wysoko. Wszystkie są fajne. No rozumiem, to jest bardzo subiektywne. Tutaj każdy ocenia tak jak chce i to jest fajne w tych przeglądach. Teraz czas na Newcastle. Tutaj wieje nudą tak bardzo, że mi się nie chce nic zrobić, bo ten strój mam wrażenie, że się nie różni niczym od domówki. Znaczy od tegorocznego. No na przykład taktykowi najbardziej się podoba trzeci. No każdy ma swoje zdanie. Ja muszę powiedzieć, że ten strój byłby super, no gdyby nie ten sponsor, nie? Bo klasyka jest super, no ale ten sponsor jest tragiczny. Ale za to, kiedy przejdziemy sobie tutaj, strój wyjazdowy mi osobiście nie podoba się w ogóle. Ale jeżeli to będzie trzeci strój, no to Newcastle naprawdę idzie w fajne barwy. No tutaj daje nam to wszystko mocno latami 90. Tutaj daje nam to wszystko, słuchajcie, mocno latami 90. To jest fest. Trzeci jest topowy. Tutaj trzeci nawet ze sponsorem ujdzie, więc ja bym ocenił pierwszy na 4 przez sponsora, drugi na 1 i trzeci na 8. Więc ciężko mi jest tu ocenić cały komplet. Cały komplet no muszę dać na 5, nie? A jak wy byście ocenili cały komplet? A tutaj szybciej prześlizgniemy się po tym Newcastle, no bo oczywiście nie będziemy się na tym jakoś strasznie skupiali. Tylko pytanie teraz jest dla mnie takie. Okej, dobra. Dobra, tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o Newcastle, widzę, że tutaj raczej tak jak ja oceniacie, bo ten trzeci naprawdę wyciąga wysoko to wszystko, mam wrażenie. Całokształt 6. Okej, dobra, czat. Tak więc to mamy zrobione. No i teraz czas na The Blades, Sheffield United. Klasyczny, domowy strój. Mi osobiście nie podoba się sponsor, bo go w zasadzie nie widać. Ja osobiście na miejscu sponsora strategicznego Union Standard Group nie zgodziłbym się na taki strój, bo sponsora zwyczajnie nie widać. I mi się ta koszulka bardzo nie podoba. Widzę, że tutaj wam tak samo, pomiędzy piątkami, czwórkami, trójki się pojawiają. Ale kiedy pójdziemy wyżej, mamy stroje, które są strojami, no właśnie, czy to jest wyjazd, czy to jest trzeci strój, tego nie wiem, ale
ale wygląda to fajnie. Jakby odważny róż, szczególnie przy takim zespole jak The Blaze, więc odważnie z tym różem, ale muszę powiedzieć, że mi to siedzi, nie? Muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj w moim odczuciu przynajmniej nie wygląda to źle, więc muszę powiedzieć, że naprawdę wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o stroje domowe, trójeczka, czy nawet dwójeczka, tutaj bym dał siódemkę, więc ciężko mi jest ocenić cały komplet. Powiedzcie mi, jak wy oceniacie cały zestaw, jak to wygląda w waszym odczuciu. A ja już patrzę, kogo mamy tutaj kolejnego. Sheffield było, ok. Goalkeeper jersey. Dobra. Więc patrzę, co wy tutaj piszecie. Jedna strona Leicester tych pasów była złota. Okej. Okay. Dobra. Tutaj słuchajcie, mam małe sprostowanie. Ja tego nie załapałem, że jedna strona pasów Leicester była złota, druga niebieska. Fajny koncept. Fajny pomysł. I spoko, gdyby było losowo, która jest która, nie? Że czasami z lewa, czasami prawa. Fajnie by było. Okej. Okay. Dobra. Czas teraz, słuchajcie, na stroje Soton. Święci. Tu mamy strój domowy. Tu mamy strój wyjazdowy od Under Armour. I muszę powiedzieć, że te stroje, gdyby nie sponsor, mi osobiście bardzo by się podobały. Ale render troszeczkę wydaje mi się, że nie oddaje sprawiedliwości. Tutaj mamy stroje bramkarskie jeszcze. Ale mam wrażenie, że render troszeczkę tutaj jest dla nich niezbyt łaskawy. Pokażę wam, o co mi chodzi. Niedawno nasz były zawodnik Salisu przeszedł właśnie do Southampton. Czekajcie. Chcę wam pokazać tylko. Salisu przyszedł do Southampton. Tylko. Gdzieś tu była był w stroju, czekajcie. Chcę wam to pokazać. Salisu, Southampton. Bo była prezentacja w stroju, czy nie było? Nie. O. Tu było tylko to, ale to jest chyba wklejone. Nie znajdę tego. Dobra, tak więc Southampton tutaj nie uratujemy. Tutaj jeszcze raz mogę wam tylko przypomnieć, jak Southampton wyglądało. W ten sposób możecie zobaczyć. No muszę powiedzieć, że mi całkiem to się podoba jednak. Tutaj z tego kąta wygląda to zdecydowanie lepiej. Peru na Mistrzostwach Świata trochę. No podobne rzeczywiście. Albo Peru, albo Paragwaj, troszeczkę podobne, ale mi się podoba, ja bym tutaj dał szósteczkę, bo bez szału, ale nie może być poniżej piątki na pewno, więc dla mnie szóstka. Wypowiedzcie, jak oceniacie te stroje. I mamy, czekajcie, nie oceniajcie jeszcze, bo mamy trzeci strój Soton, który wygląda następująco. Muszę powiedzieć, że jest to rzadki przykład, w którym na zawodniku strój wygląda gorzej niż na renderze. Bo wszystko poza sponsorem mi się tutaj podoba, nie będę ukrywał. Tutaj możecie zobaczyć, jak to się jeszcze prezentuje na renderze. I na renderach wygląda to dużo ładniej. Tutaj to możecie zobaczyć, że moim zdaniem rendery są dużo ładniejsze niż strój w rzeczywistości. A coś takiego zdarza się naprawdę rzadko. No więc ocencie teraz cały zespół, cały zestaw. Znamy trzy stroje, więc spoko. Znamy trzy stroje, więc naprawdę spoczko. Okej. Dobra, czy tutaj się coś dzieje, nie tak? Dobra, wszystko jest spoko. Okej, dobra. Więc widzę, że oceny 6, 7, 5,5, 5, czyli tak raczej pozytywnie, ale nie ma też jakichś ogromnych tutaj. Nie ma też jakiejś ogromnej tutaj ogromnego entuzjazmu widzę. Dobra, tak więc słuchajcie, to mamy zrobione.
No i teraz czas na mój ulubiony klub, czyli oczywiście czas na Tottenham. Tottenham po raz kolejny z Nike. I tu mamy pokazane dwa stroje, ale oczywiście każdemu przyjrzymy się bardziej indywidualnie. Tak wygląda strój domowy, tak wygląda strój wyjazdowy, ale my chcemy je zobaczyć na sylwetkach. I muszę powiedzieć, że na człowieku, jakkolwiek by mnie to nie bolało, ten strój wygląda znakomicie. Słuchajcie, jakkolwiek by to nie bolało, żebym to powiedział, na człowieku ten strój wygląda naprawdę fenomenalnie. Dla mnie, znaczy nie robi na mnie takiego wrażenia jak United, Liverpool czy Arsenal, ale nie mogę dać mniej niż 7 albo 8, bo naprawdę dobrze to wygląda. Mi się podoba. Widzę, że tutaj część z Was się nie podoba, ale mi się podoba absolutnie. I tu możecie zobaczyć jeszcze strój wyjazdowy i wyjazd w ogóle jest sztosem. Wyjazd to już jest absolutny sztos. Jeszcze jeżeli tutaj będzie tak ciemne, to naprawdę wyjazd jest absolutnym sztosiwem. Zresztą tu możecie zobaczyć, no te zdjęcia na modelach zwykle są dosyć dziwne, bo one są jakieś takie bardzo płaskie są, nazwijmy to, ale mi się podoba. No niestety mi się podoba ten strój. No niestety nie będę Was ani siebie oszukiwał, że ten strój mi się podoba. Zobaczmy, czy mamy jeszcze tutaj trzeci komplet. I mamy wyciek trzeciego kompletu. No i ten wyciek jest taki, no marnawy bym powiedział, marnawy. Ten wyciek bym powiedział, że dosyć mocno marny jest. Mi się nie podoba to osobiście. Wiem, że wielu może się podobać centralne umiejscowienie herbu, ale mi osobiście absolutnie to nie siedzi. Wyciek, ale domowe mi się podobają, wyjazdowe. Jak w takim razie, czat, oceniacie wszystkie trzy stroje Tottenhamu? Powiedzcie mi. Ja z bólem dam siódemkę. No ja z bólem dam siódemkę. No nie mogę powiedzieć. No jakby byłbym już kłamcą, gdybym powiedział, że jest inaczej. Dobra, znamy także, słuchajcie, stroje już, tak to możemy powiedzieć w ramach ciekawostki, stroje Watfordu mogę Wam pokazać. Jeżeli ktoś nie widział, Watford oczywiście spadł. Tak prezentują się stroje szerszeni. No mi osobiście strasznie się nie podobają, jakby strój z pomysłem, ale dzieje się tu absolutnie za dużo i to tak absolutnie za dużo się tutaj dzieje. No nie podoba mi się ten strój bardzo, więc to tak tylko w ramach ciekawostki. A widzę, że wielu z Was się podobają. No ciekawe, to jest naprawdę niesamowite, jakie są różne gusta, prawda? Dobra, ale wracając do Premier League, 125 lat razem głosi West Ham, prezentując swój strój bardzo podobny do zeszłosezonowego, ale ja tą klasykę młotów naprawdę lubię. Mi te kolory bardzo się podobają i muszę powiedzieć, że no te koszulki są super. No dla mnie te koszulki są super. Jeszcze tutaj ten kolor wygląda, znaczy ten strój wygląda, jakby był taki zamszowy ten materiał. Mi to siedzi mega. No mi to siedzi mega absolutnie. Wiem, że wielu to może się nie podobać, że to są ciągle te same barwy, te same jakby zestawienia, ale dla mnie taki solidny klasyczek, tak jak ktoś pisze, solidna siódemka i zgadzam się z tym absolutnie. Ktoś inny pisze, że nuda. Rozumiem jakby, że tutaj są dwa podejścia. Jedni szanują klasykę, inni nie. Tutaj jak będziecie mogli zauważyć, mamy pokazane jak wyglądały stare stroje i do czego nawiązują te nowe, właśnie do tamtych koszulek i muszę powiedzieć, że West Ham ma klasę. Naprawdę dobrze to wygląda w moim odczuciu. Naprawdę Umbro zrobiło dobrą robotę w moim odczuciu. Naprawdę fajne są te koszulki. Tak uważam. Naprawdę fajnie wyglądają te stroje w moim odczuciu. Więc powiedzcie, jak cały komplet byście ocenili? Jak byście ocenili cały komplet? Dla mnie 7-8 solidnie. Bo nie ma takiego efektu wow jak przy Arsenalu, United czy Liverpoolu, ale jest fajnie. Widzę, że tutaj czat tak samo, raczej pozytywnie. No i został nam jeszcze jeden zespół.
zespół Kamila Grosickiego. I tak jak gratuluję Kamilowi awansu do Premier League, no tak te koszuleczki, jak średnio bym powiedział. Ideal Boilers, sponsor. Ale jeżeli myślicie, że jest źle, kod kreskowy, idealnie określony. Jeżeli myślicie, że ten strój jest zły, spokojnie, jest jeszcze gorzej. No nie, no West Brom, tragedia. Dla mnie pierwszy strój na 2, drugi na 1. Masakra. Norwich, ale to jest gorsze niż to jest gorzej niż Norwich. Norwich miał ładne stroje przynajmniej. Nont. No ale brzydkie, nie, no dajcie spokój. Nont jest ładne. Nie, no dla mnie absolutna tragedia. Czad, jak dla mnie średnia z tego to 1. Dla mnie średnia z tego to 1, ale to nie był ostatni zespół. Słuchajcie. Ponieważ czas na ostatni zespół i jest nim Wolverhampton. No i już mamy odpowiedź. Słuchajcie, jeżeli tak w tej koszulce wygląda biceps Jimeneza, to Adama Traore chyba będzie musiał zmienić zespół, bo nie będzie się mieścił w koszulkę. Naprawdę, powiem wam, że on może mieć problem przy tej gumie. Nie wiem, jak mu będą to szyli, ale on może mieć naprawdę problem. To jest Jimenez. No Jimenez, wiecie, no nie należy do bardziej umięśnionych zawodników. Jakby jest szczupły, nie? Więc zastanawiam się, jak to będzie z Adamą Traoré. Bo tutaj jest ta guma. Naprawdę jestem ciekawy. Co zrobił? Czy on będzie obcinał to? Czy jak to będzie wyglądało? Ale wracając do koszulki. Bardzo ładna koszulka. Bardzo ładny strój. Sponsor... Taki chamski ma, to logo jest obrzydliwe sponsora, ale sama koszulka naprawdę, moim zdaniem, naprawdę duży plus. Naprawdę duży plus tutaj, bez wielkiego narzekania. Moim zdaniem siódemka chyba. Gdybym miał ocenić tak ten, to siódemka. No ten sponsor mi tak średnio się tutaj podoba. Tak średnio mi się podoba ten sponsor tutaj. Jeszcze zobaczmy, czy znamy już stroje wyjazdowe Wolverhampton. Zobaczmy, czy znamy Away Kit. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy coś już tutaj jest? Mamy koncept, ktoś zrobił, no ale koncept nas nie interesuje. Więc nie mamy nic takiego. Czekajcie, tu jest jakaś inna stronka. Już szybko patrzę, czy bez Arsenal, Chelsea. Zobaczmy, czy będzie coś wycieknie z Wolverhampton. Nie, też, jeszcze trzymają. Trzymają karty przy orderach i nic nie wiadomo. Tak więc wszystko co wiadomo jest na 21 sierpnia 2020 roku na temat strojów Premier League. Wiemy. I zobaczyliśmy.